Zagierka to jest, było życie, to było prawdziwe życie. Ludzie się pobogacili Zagierka. Było życie. Ale praca była? Na przykład, no pewnie, że była. Miał pracę Zagierka? Zaraz, praca była obowiązkiem. Obowiązkiem. Obowiązkiem każdego człowieka, a nie dzisiaj praca. A teraz jest bezrobocie. A dzisiaj jest bezrobocie, bo co jest? 500 plus, dodatki dla tych, co się nie chce robić. No i się opłaca pracować. I jemu się nie opłaci robić, bo on dostanie od państwa. Czyli 800 plus dla pracujących powinno być, według pana? Powinno być, no. Powinien ktoś dostać, co pracuje, żeby dostał nagrodę oprócz tego. Ale na przykład budowało się bloki, takie rzeczy osiedla, Zagierka? No budowało się, no budowało się. A teraz co się buduje? No nic. Widział pan taki blok, żeby budowali? Nie, ja nie widzę nic, żeby budowali. Było co kupić wtedy za tego Gierka? Za tego, no znaczy, za Gierka jeszcze była, później to już było trochę ciężej, zaczął się robić przewrót, to wszyscy. A co jest za zmiany w kraju? Może w ten sposób? Co pan zmienił? Gospodarkę, ceny, służbę zdrowia, ludzie narzekają. I służbę zdrowia, i ceny, bo to się nie da żyć. No ludzie, którzy mają małe, który ma dużo pieniędzy, to miała, kto nie ma, to dali ciężko mu je żyć. Ale pan ma dobrą, wystarczającą? Ja mam wystarczająco, a tak. A 1200, co ma zrobić? Jest sam, powiedzmy, czynsz o 600-700. No właśnie, co ma zrobić? Jak im pomóc? No nie. Jak więcej dać pieniążków co miesiąc? Mam mu dać więcej trochę pieniędzy, większą rewaloryzację dla tych mniej potrzebujących, a ukrócić tym, co mają dużo. Bo kto ma dużo, to więcej dostaje. A tu tak nagrywam, to muszą już pomocy szukać, jak ktoś jest sam. No muszą. Mogę zadać szybkie pytanie. O wieku emerytalnym nagrywam dzisiaj. Czy pamięć obniżony wiek emerytalny, bo rząd ma taki pomysł? Nie wiem, bo ja jestem na emeryturze. To mnie nie interesuje, co wy zrobicie. A są pani zadowolone z rządu teraz? Jak sobie rząd radzi? Bardzo jesteśmy zadowolone. Przekonują. Czym przekonuje rząd? Finansowo przekonuje, czym przekonują panią? We wszystkim. W każdej dziedzinie. Tak? Sprawiedliwie. Pani też? Sprawiedliwie. Co pan jeszcze chce wiedzieć? Bo dużo osób narzeka, że drożyzna. Nie martwi pani ta drożyzna, przez kogo ta drożyzna? Nie. No to nie dają nam pieniądze. Bo mamy emeryturę i dają, to poza co? 13, 14. No. Pani miałaś 15? Na pewno będzie. Tak? Jak będzie? Tak jak jest, tak będzie. Pani nic by nie zmieniła, tak? Tak jest wszystko. A kraj się rozwija gospodarczo, budują się, nie wiem, autostrady, takie rzeczy, dworce. No widzi pan, co się w Ostrowcu dzieje? Nie ma gdzie przejść, no buduje się, czy... No buduje się. Mieszkania będą po 20 zł, czy tam po ileś, po ile tam będzie. A jeszcze przyjdzie czas. Tanie. No co pan jeszcze... 800 plus ma być, dobrze czy źle? No ja nie wiem, bo ja nie mam takich wnuczków. Wszystkim dawać, bo teraz wszyscy biorą. Ja bym nie wszystkim dał. I bogaci biorą. Komu dawać, komu nie? Ci, co nie pracują. Jaka kwota powinna być oznaczona, a ci, co nie pracują, a są zdrowi, to do roboty i 800. No właśnie. Czyli za pracujący. Tak jest. Ktoś jest potrzebujący, ma jakiś. No, jak ktoś jest chory, czy chodzi, no to nie ma sprawy. Orędzie Dudy. Oglądała pani wczoraj, że wybrał Morawieckiego? Tak. Jak pani to ocenia? No bardzo dobrze. Czy pani zadowolona z PiS-u była? No, dobrze się pani żyło teraz do tej pory? Jak to wyglądało? Proszę pana, przecież oni tyle zrobili dla Polski. Co zrobił PiS dobrego dla Polski? No proszę pana, bardzo dużo. No nie, finansowo lepiej. Budowa stoczni, rozbudowa kraju, obrona kraju, co najważniejsze. Czy pani bezpiecznie się czuła? Pomijając to wszystko, ta zapora to nas...